Dzień dobry, przed nami spotkanie 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. O 12.30 rozpocznie się wyjazdowe spotkanie KGHM Zagłębia z Koroną Kielce, a my w studiu gościć będziemy Tomka Makowskiego, z którym porozmawiamy nieco o przedmeczowych nastrojach, a Jarka Jacha sprawdzimy w serii Moja Jedenastka. Nie zabraknie niezbędnych wszystkich tych najważniejszych informacji, tak więc zapraszam do oglądania dalej. 29. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy to starcie KGHM Zagłębia Lubin z Koroną Kielce. Jest to niezwykle ważny mecz dla układu tabeli, bo dzisiejsza wygrana Miedziowych z Koroniarzami pozwoli zrównać się z naszym dzisiejszym rywalem punktami, a także uzyskać lepszy bilans bezpośrednich pojedynków. Już teraz zapraszam Was na szybki raport z szatni Miedziowych. Zacznijmy od sytuacji kadrowej naszego zespołu na dzisiejsze spotkanie. W piątek do rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy został zgłoszony obrońca Damian Oko, który w przeszłości już występował w pierwszym zespole KGHM Zagłębia Lubin. Jego bilans w najwyższej klasie rozgrywkowej to 38 meczów i jedna bramka. Niewykluczone, że popularny Oczko znajdzie się już dzisiaj w kadrze meczowej na spotkanie z Koroną Kielce. Jeśli chodzi o zawodników, których zabraknie w dzisiejszym meczu, mówimy tutaj o dwóch lewych obrońcach, mianowicie o Luisie Macie, a także o Mateuszu Bartolewskim, którzy wypadli ze względu na urazy. Jeśli chodzi o sytuację z żółtymi kartkami, na baczności musi się mieć trójka zawodników. Tutaj możemy wpisać Jarosława Jacha, Łukasza Łakomego, a także Bartłomieja Kłódkę, którzy w tym sezonie otrzymali po 3 napomnienia. Jeśli chodzi o historię pojedynków, będzie to 35. ligowe spotkanie KGHM Zagłębia Lubin z Koroną Kielce na poziomie PKO Bank Polski Ekstraklasy. Dotychczas 16 z tych spotkań wygrywali Miedziowi, 12 z nich kończyło się remisami, a 6 razy górą była Korona. Po raz ostatni obydwa zespoły zagrały ze sobą w październiku ubiegłego roku na stadionie Zagłębia. Wówczas padł remis 1-1, a bramki padały w doliczonym czasie gry pierwszej, a także drugiej połowy. Do przerwy do bramki strzeżonej przez Konrada Forenca trafił Rafał Adamski, a gdy wydawało się, że 3 punkty zostaną na Dolnym Śląsku, wówczas już w doliczonym czasie gry Kacpra Bieszczada pokonał Miłosz Trojak, tym samym ustalając wynik spotkania na 1-1. To tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy segment. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, a tymczasem zapraszam Was już na rozmowę z pomocnikiem KGHM Zagłębia Lubin, Tomaszem Makowskim. A gościem dzisiejszego odcinka studia meczowego jest pomocnik KGHM Zagłębia Lubin, Tomasz Makowski. Tomku, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Na początku, Tomek, chciałbym, żebyś przybliżył nam nieco to, jak wyglądały przygotowania do starcia z Koroną. Był to trochę dłuższy okres, bo 8 dni, mieliśmy 1-2 dni wolnego. Przygotowania są, można powiedzieć, jak do każdego kolejnego meczu. Trochę może większy nacisk był na to, żeby te stworzone sytuacje wykorzystywać bardziej w wykończenie, z chłodną głową, żeby strzelić tą bramkę. No właśnie, przed nami starcie teraz z Koroną Kielce. Jest to rywal, który w tym roku na własnym boisku uzyskał komplet 6 zwycięstw. My z kolei lepiej w tym sezonie radzimy sobie na wyjazdach. Jak Twoim zdaniem może wyglądać to dzisiejsze spotkanie? Myślę, że to spotkanie może wyglądać od początku bardzo wyrównanie. Będziemy czekać na swoje sytuacje, starali się utrzymywać przy piłce i jak już dojdziemy do tej sytuacji, to będziemy chcieli ją wykorzystać bezwzględnie. Gdybyś miał wcielić się w rolę może skauta, może po trochę też analityka, to na których zawodników z Korony zwróciłbyś największą uwagę, kto tam robi największe zagrożenie? Ciężko tak wskazać jedną osobę, bo tam w ostatnich meczach to każdy, można powiedzieć, że się przyczyniał do tych zwycięstw u siebie, więc wskazać jedną naprawdę nie podam. A Twoim zdaniem, co może być dla nas takim jednym punktem, może dwoma punktami, których musimy się trzymać i które mogą nas poprowadzić do tego, by z Kielc wywieźć komplet punktów? Na pewno koncentracja cały mecz od początku do końca na założeniach, jakie
mamy na ten mecz być skutecznym w polu karnym przeciwnika, to może nam dać po prostu te 3 punkty, które przywieziemy do Lubina. Dziękuję bardzo za rozmowę. W meczu przeciwko Koronie Kielce Miedziowi zagrają z czarnymi opaskami na ramieniu, chcąc tym samym oddać cześć pamięci wieloletniego lekarza klubowego doktora Stanisława Michalskiego, który kilka dni temu niespodziewanie zmarł. Szansa ku temu, by wspólnie uczcić pamięć doktora Stasia, pojawi się na najbliższym meczu domowym, czyli meczu z Widzewem Łódź. Co bym mógł cofnąć w czasie, tu będzie, czekaj, coś tu muszę wymyślić. Dobra, i później na przykład czytam pytanie i odpowiedź, tak też się patrzę w kamerę. Cześć, z tej strony Jarek Jach, zapraszam na moją jedenastkę. Gdybym nie został piłkarzem, to byłbym. Myślę, że bardzo podobają mi się takie remonty domowe, ktoś jak ma swoją firmę, która zajmuje się takimi rzeczami. Bardzo chciałbym się kiedyś po karierze tego nauczyć i wydaje mi się, że poszedłbym w tą stronę. Ze względu na moją swobodę wypowiedzi po karierze piłkarskiej zostanę ekspertem w telewizji. Być może mam do tego predyspozycję, być może czasami mam trafne spostrzeżenia na temat wiedzy piłkarskiej i takiej ogólnym poruszaniu się po piłkarskim świecie, ale czy zostanę? To jest trudne pytanie z tego względu, że też pewnie trzeba mieć jakieś odpowiednie kwalifikacje i tak dalej, być może ich nie zdobędę. Natomiast gdyby zdarzyła się taka okazja, na pewno bym nie zrezygnował. W lidze holenderskiej wystąpiłem m.in. w meczu przeciwko Ajaxowi Amsterdam. Wtedy w Ajaxie grali tacy piłkarze jak Antony, Dawid Neres czy Dusan Tadić. Który z nich zrobił największe wrażenie na boisku? Ten mecz był przegrany i pamiętam, że fantastyczne spotkanie wtedy rozegrał Klasen i on zrobił zdecydowanie na mnie największe wrażenie. Mimo, że cała drużyna Ajaxu wyglądała bardzo fajnie, to był sezon chyba bodajże po tym ich spektakularnym takim sezonie, gdzie zaszli bardzo daleko w Lidze Mistrzów i ta cała drużyna była bardzo podbudowana, była niesamowicie mocna. Cała drużyna była świetna, zagrali super spotkanie. Natomiast Klasen zdecydowanie brylował wtedy na boisku, według mnie. Po czasie mam trochę żalu, że moja kariera reprezentacyjna zatrzymała się na 2 meczach. Oczywiście, że chciałbym, żeby ona była bardziej okazała, natomiast moje decyzje, moja forma w międzyczasie zdecydowanie się zmieniła i to nie pozwoliło mi na kolejne spotkania. Oczywiście, że żałuję, że nie ma tych spotkań więcej. Myślę, że to jest jakiś w pewnym stopniu cel każdego zawodnika, żeby wystąpić w reprezentacji w jak największej ilości. No na pewno mam do siebie żal o pewne decyzje, natomiast czasu nie cofnę. Staram się iść do przodu i być może jeszcze kiedyś będę miał okazję na kolejne występy. Natomiast po prostu już tego nie wrócę już do tych czasów, gdzie jakby mogłem być w kręgu zainteresowań selekcjonera reprezentacji. Film lub serial, któremu każdemu polecę. Każdy, kto mnie zna, to wie, że kinematografia to zdecydowanie nie jest mój dział. Oglądam bardzo mało filmów, seriali, w ostatnim czasie praktycznie w ogóle. Jak uda mi się mojej dziewczynie namówić mnie na jakiś film, to jest naprawdę cud. Rzadko spędzam czas przed telewizorem. Myślę, że film, który mogę polecić każdemu, to Stare polskie komedie. Zawsze do nich chętnie wracam, jeżeli jest taka możliwość. Szczególnie na zgrupowaniach przedmeczowych. Czasami wieczorami leci Killer, Chłopaki nie płaczą. To są zdecydowanie filmy, które polecę. Zawsze chętnie je oglądnę. Natomiast jakiejś takiej szerszej wiedzy na ten temat nie mam. W wolnej chwili najbardziej lubię. To zależy od miejsca, w którym się znajduję. Jeżeli jestem w Lubinie, to bardzo często czas wolny spędzam na spacerach z moim pieskiem, a także przed komputerem, grając w różne gry. Natomiast będąc w moich rodzinnych stronach, często po prostu spotykam się z znajomymi, wychodzimy gdzieś na jakąś kawę, na jakiś obiad i tak spędzam wolny czas najchętniej. Za granicą prywatnie kibicuję. Zdecydowanie Manchester United to od najmłodszych lat klub, któremu kibicuję.
i to się nie zmienia. Mój piłkarski idol z dzieciństwa to, no właśnie idąc po tropie Manchesteru United, to w latach młodzieńczych był to Van Nistelrooy. Z czasem, gdy przeszedł do Realu Madryt, później pojawił się Cristiano Ronaldo, to automatycznie zacząłem kibicować również Ronaldo i ten zawodnik jakby pozostaje do dzisiaj, bo dalej jest w świetnej formie, więc Van Nistelrooy, a później Cristiano Ronaldo. Kogo z szatni Zagłębia nominowałbym do? Jaka to melodia? Myślę, że Arek Woźniak często gdzieś tam lubi pośpiewać sobie w szatni po treningu jakąś tam piosenkę, która akurat leci w radiu, czy tam puścimy po prostu z głośnika, więc zdecydowanie Arek. Do 1 z 10 wysłałbym Kubę Żubrowskiego. Wydaje mi się, że ma dużą wiedzę i poradziłby sobie dobrze w tym programie. Do Masterchefa. Szczerze nie słyszałem praktycznie o nikim, żeby gotował u nas w szatni. Przynajmniej nie chwalił się tym. W ostatnim czasie Łukasz Łakomy dużo mówił o tym, że lubi ugotować krewetki, także chyba w tym momencie wysłałbym Łukasza Łakomego. Mam talent. Jeżeli chodzi o mam talent, właśnie tu będę miał problem. Kto ma u nas jakiś ukryty talent? No, ciężko mi to stwierdzić. Być może wysłałbym z tym śpiewem Marka Woźniaka, może by ugrał coś na dwa fronty. Gdybym mógł cofnąć się w czasie i zmienić jedną rzecz, co to by było? Mało rzeczy generalnie żałuję w swojej przeszłości. Uważam, że każdy jakby ma swoją, każda rzecz, którą wybieramy, ma jakieś tam plusy i minusy. Choć z perspektywy czasu myślę, że mógłbym szybciej zrezygnować z pływania na koszt piłki nożnej, bo okazało się później, że był to celny strzał. I być może gdybym szybciej zaczął trenować piłkę nożną na takim profesjonalnym poziomie, być może rozwinąłbym się jeszcze lepiej. I to jest jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy w tym momencie. Piłkarz, z którym grałem i miał ogromne umiejętności, ale z różnych przyczyn jego kariera nie wystrzeliła do przodu tak, jakbym się spodziewał. Gdy przychodziłem do Zagłębia, to wydaje mi się, że taką osobą, która była już w pierwszym zespole i nawet była chyba blisko debiutu lub zadebiutowała w pierwszym zespole, a później zniknęła, to był Janek Wojciechowski, który jak później się okazało, miał problemy takie pozasportowe. Był to piłkarz, który był takim wzorem troszeczkę dla nas w szatni. Był taką osobą, która miała duży wpływ na szatnię drużyny rezerw. Trenował z pierwszym zespołem. Wydawał się nam i miał taką opinię generalnie w szatni drugiego zespołu, że jest chłopakiem bardzo odpowiedzialnym i poukładanym. Natomiast no, w piłce się nie przebił i właśnie to ze względu na to złudne takie patrzenie na niego, okazało się, że miał sporo problemów pozasportowych i tutaj przez to nie zrobił też kariery piłkarskiej. W 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy czeka nas wyjazd do Kielc, gdzie zmierzymy się z miejscową Koroną, która przeszła pozytywną przemianę i w tym roku jest zupełnie innym zespołem niż na jesień. Sprawdźmy więc, co słychać w ekipie naszych dzisiejszych rywali. Zapraszam. Jak dobrze pamiętamy, w pierwszej połowie obecnego sezonu Korona prezentowała się słabo i przeplatała głównie porażki z remisami. Ten rok koroniarze również rozpoczęli od wyjazdowej przegranej z Legią Warszawa, ale od tamtej pory ich forma poszła wysoko w górę, co potwierdzają świetne wyniki. W 10 ostatnich pojedynkach Kielczanie schodzili z boiska pokonani tylko jeden raz, a co więcej zwyciężali oni we wszystkich 6 tegorocznych domowych spotkaniach, dzięki czemu podopieczni 40-letniego trenera Kamila Kuzery uciekli już ze strefy spadkowej i przed tą kolejką zajmowali 11 lokatę z dorobkiem 34 punktów. Niewątpliwie do największych atutów Korony zalicza się zespołowość oraz waleczność, ale w ekipie naszych przeciwników nie brakuje również wielu ciekawych piłkarzy, nieźle prezentujących się indywidualnie. Do tego grona zalicza się chociażby Jakub Łukowski, który w bieżących rozgrywkach 10-krotnie już pokonywał bramkarzy rywali, a także zanotował 1 asystę. Dzięki temu 26-latek ma aż 35% udziału przy wszystkich golach strzelonych przez Koronę w tym sezonie. Na
pewno niewygodny dla obrońców jest również napastnik pochodzący z Białorusi Jewgenij Szikawka. Ten zaś ma na swoim koncie 4 gole i podobnie jak Łukowski jedno ostatnie podanie. Na koniec sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja kadrowa koroniarzy przed dzisiejszym starciem z Miedziowymi. Żaden z podopiecznych trenera Kamila Kuzery nie wypadnie za kartki, ale za to do składu po jednym meczu zawieszenia wraca podstawowy zawodnik Hiszpan Nono. Dobrze również wygląda sytuacja zdrowotna naszych rywali, ponieważ żaden z podstawowych zawodników nie zmaga się z urazem, a ostatnio do gry powrócił także Jacek Podgórski. W tym wydaniu studia meczowego to już wszystko. Dzięki, że rozpoczęliśmy razem dzień meczowy i mam nadzieję, że wspólnie, czy to na trybunach, czy przed ekranami, widzimy się od godziny 12:30, by dopingować Miedziowych w walce o jakże ważne 3 punkty. Do zobaczenia, cześć!